Święty Jan od Krzyża, droga na górę Karmel. Rozdział 7: Mówi, jak pożądania dręczą duszę. Na potwierdzenie przytacza porównanie i dowody z Pisma Świętego. 1. Drugi rodzaj szkody pozytywnej, jaką wyrządzają duszy pożądania. Jest ten, że ją dręczą i trapią. Jest ona wtedy jak niewolnik zakuty w kajdany i nie spocznie, dopóki się z nich nie uwolni. Wyraża to król Dawid. Więzy moich grzechów, to jest moich pożądań, ścisnęły mnie zewsząd. Jakież udręczenie i utrapienie cierpi nagi, leżąc na cierniach i kolcach. Podobne udręczenie i utrapienie przechodzi dusza. Polegając na swych pożądaniach. One bowiem, jak ciernie, ranią je, kaleczą i pozostawiają ból nieznośny. Mówi o tym również król Dawid. Otoczyły mnie jak pszczoły, kłując mnie swymi żądłami i rozpaliły się przeciw mnie, jak ogień w cierniach. W cierniach pożądań wzrasta bowiem ogień ucisku i męczarni. Jak oracz dręczy i trapi wołu zaprzęgniętego do pługa, ze względu na spodziewane zbiory, tak pożądanie trapi duszę pragnącą osiągnąć to, czego szuka. Widać to na przykładzie Dalili. Pożądanie poznania sekretu siły Samsona tak ją dręczyło i trapiło, że zasłabła śmiertelnie. 2. Pożądanie im silniejsze, tym więcej dręczy duszę. Zatem im większe pożądanie, tym większe udręczenie. I tym więcej udręczenia, im więcej pożądań dla duszę. I jeszcze w tym życiu doświadcza taka dusza tego, co mówi o Babilonii Księga Apokalipsy. Jak bardzo chciała się wywyższyć i nasycić swe pożądanie, tak wiele dajcie jej udręki i ucisków. Jak człowiek, który wpadł w ręce nieprzyjaciół, musi znosić męczarnie i utrapienia, tak również cierpi dusza, Pozwalająca pożądaniom sobą zawładnąć. Wyobrażenie tego mamy w Księdze Sędziów, w Historii Samsona. Kiedy ten mocny, wolny mąż i sędzia Izraela popadł w moc swoich nieprzyjaciół, ci pozbawili go siły, wyłupili mu oczy i kazali obracać ciężkie żarna, przy czym go jeszcze dręczyli i trapili. Taki jest smutny los duszy, w której nieprzyjaciele, pożądania, Żyją i zwyciężają. Najpierw ją osłabiają, potem oślepiają, potem trapią i męczą, potem przywiązują do młyna pożądliwości sznurami jej własnych pożądań. 3. Pan Bóg, litując się nad tymi duszami, które tak wielkim nakładem sił i swoim kosztem starają się w stworzeniach zaspokoić pragnienie i głód swych pożądań, mówi do nich przez Izajasza. Wszyscy, którzy odczuwacie pragnienie pożądań, przyjdźcie do wód. Wszyscy, którzy nie macie srebra własnej woli i pożądań, pospieszcie, kupujcie ode mnie i jedzcie, pójdźcie i kupujcie moje wino i mleko, którym jest pokój i słodycz duchowa. Bez srebra, własnej woli i nie dając mi za nie żadnej opłaty trudów, jaką dajecie za wasze pożądania. Dlaczegoż dajecie srebro własnej woli za to, co nie jest chlebem, czyli duchem Bożym, a trud nad zaspokojeniem swych pożądań na to, co nie może ich nasycić. Przyjdźcie, słuchając do mnie, a będziecie pożywali dobro, którego pragniecie, i będzie się rozkoszowała obfitością wasza dusza. 4. Dojście do owej obfitości równa się oderwaniu od wszelkich upodobań w stworzeniach. Stworzenia bowiem dręczą, a Duch Boży ożywia. To też woła nas Boski Zbawca, mówiąc: Wszyscy, którzy jesteście udręczeni, utrapieni i obciążeni ciężarem waszych trosk i pożądań, uwolnijcie się od nich i przyjdźcie do mnie. Ja was orzeźwię i znajdziecie dla dusz waszych ten odpoczynek, którego was pozbawiają wasze pożądania, a ciężkie jest ich brzemię. Rozdział ósmy Mówi o tym, jak pożądania zaciemniają i zaślepiają duszę. 1. Trzecią szkodą, którą wyrządzają duszy pożądania jest ta, że ją zaślepiają i zaciemniają. Jak mgły i dymy unoszące się w powietrzu nie pozwalają jasnym promieniom słonecznym prześwietlić go, jak zwierciadło zasłonięte płótnem nie może odbić oblicza, lub zmącona woda Odzwierciedlić twarzy przeglądającego się w niej, tak dusza w jarzmie pożądań jest zamroczona w poznawaniu i ani światło naturalnego rozumu, ani blaski nadprzyrodzonej mądrości Bożej nie mogą jej przeniknąć czy jasno oświecić. Słusznie więc mówi Dawid, ogarnęły mnie nieprawości moje i nie mogłem przejrzeć. 2. Przez to, że dusza zaciemnia się pod względem poznania, drętwieje w kręgu woli i przytępia się w kręgu pamięci. Staje się nieuporządkowana we właściwej sobie działalności. Wola bowiem i pamięć zależne są w swym działaniu od poznawania, gdy więc ono jest zamącone, w następstwie i one będą takie same. Dawid mówi tak: Anima mea turbata est valde. Znaczy to tyle, co powiedzieć, dusza moja jest nieuporządkowana w swych władzach. W takim stanie rozum nie jest zdolny odebrać oświecenia mądrością Bożą. Podobnie jak zadymionego powietrza nie rozświetlą promienie słoneczne, ani wola nie jest zdolna ogarnąć sobie Boga w czystej miłości, tak jak zwierciadło zasłonięte nie odbija twarzy patrzącego. Ani tym bardziej pamięć zaciemniona mrokami pożądania, nie daje się przeniknąć blaskiem obrazu Bożego. Tak jak woda zmącona, nie może jasno odzwierciedlić twarzy tego, kto w nią patrzy. 3. Pożądanie zaślepia i zaciemnia duszę, gdyż jako takie jest ślepe, ponieważ samo w sobie nie ma żadnego poznania, dlatego rozum jest dla niego jedynym przewodnikiem. Dlatego, ilekroć dusza pozwala się kierować swemu pożądaniu, Zaślepia się, gdyż sama, dobrze widząc, każe się prowadzić ślepemu, i w rezultacie jest tu jakby dwóch ślepców. Sprawdza się wtedy to, o czym mówi nasz Pan u świętego Mateusza. Jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Latającej ćmie mało pomogą oczy, jeżeli pożądanie piękności światła zaślepioną unosi ją w ogień. Możemy powiedzieć, że dusza żyjąca pożądaniami, jest jak ryba oślepiona światłem, dla której jest ono raczej ciemnością, aby nie widziała niebezpieczeństw zgotowanych jej przez rybaków. Dobrze to wyraża Dawid mówiąc: Supercededit ignis et non viredunt solem. Znaczy to, że spadł na nich ogień palący swym żarem i oślepiający blaskiem. To samo sprawia pożądanie w duszy rozpala pożądliwość i oślepia rozum także nie może widzieć swego światła przyczyną oślepienia jest to że stawiając przed oczami inne światło oślepiamy nim wzrok do tego stopnia że nie dostrzega innego światła podobnie i pożądanie będąc tak bliskie duszy że jest właściwie w niej Sprawia, że ona zatrzymuje się na tym świetle i żywi się nim. Nie może zatem zobaczyć swojego światła trzeźwego rozumu, dopóki się nie usunie tej oślepiającej przeszkody pożądania. 4. Dlatego godna pożałowania jest nieświadomość niektórych, którzy obciążają się nadzwyczajnymi pokutami i innymi licznymi samowolnymi ćwiczeniami. Sądząc, że one wystarczą im do osiągnięcia zjednoczenia z mądrością bożą. Nie osiągną jednak tego nigdy, jeżeli nie będą umartwiać swoich pożądań. I gdyby tylko połowę swej pracy zużyli na poskromienie pożądań, postąpiliby więcej w ciągu miesiąca niż dzięki samym ćwiczeniom w ciągu wielu lat. Jak bowiem ziemia leżąca odłogiem nie wyda plonów, lecz chwasty. Tak i dusza nie postąpi naprzód bez wykorzenienia pożądań. Trzeba więc powiedzieć, że bez tej pracy nad wyniszczeniem pożądań wszelkie usiłowanie postępów doskonałości, w poznawaniu Boga i siebie, będzie tylko rzucaniem ziarna w niezaoraną ziemię. Nie opuszczą więc duszy mrok i tempota, dopóki nie zostanie zduszony ogień pożądań. Są one jak katarakta, albo pyłek w oku. Przeszkadzając mu, dopóki się ich nie usunie. 5. Dlatego Dawid, widząc tego rodzaju ślepotę dusz, które tak bardzo przeszkadzają w oglądaniu blasku prawdy i na które tak bardzo gniewa się Bóg, mówi do nich: Zanim zrozumieją wasze ciernie, to jest wasze pożądania, zniszczy je Bóg w swoim gniewie. Zanim bowiem żyjące w duszy pożądania poznają Boga, zniszczy je On tym albo w przyszłym życiu, karą i cierpieniem oczyszczenia. Mówi, że Bóg wyniszczy je w gniewie, ponieważ to, co się cierpi w umartwianiu pożądań, jest karą za spustoszenie, jakie one wyrządziły w duszy. 6. O, gdyby ludzie wiedzieli, jakich skarbów światła Bożego pozbawia ich ta ślepota, będąca skutkiem ich skłonności uczuciowych i pożądań, oraz ile złego i szkód odnoszą codziennie przez to, że ich nie umartwiają. Dlatego nie powinni ufać ani bystremu rozumowi, ani darom otrzymanym od Boga, ale pamiętać, że jeśli żywią skłonności uczuciowe i pożądania, będą w dalszym ciągu zaciemnieni i zaślepieni, a skończy się na tym, że będą wpadać powoli w coraz to większe zło. Któż by to bowiem przypuścił, że człowiek tak mądry jak Salomon, który tyle dobra otrzymał od Boga, przyjdzie do takiej ślepoty i osłabienia woli, że w starości będzie stawiał ołtarze bożkom i składał im ofiary. Wystarczyła do tego niska skłonność, jaką żywił do kobiet oraz brak starania o umartwienie pożądań i rozkoszy swego serca. Sam mówi w księdze Koheleta, że niczego nie odmówił pragnieniom swego serca i tak się oddał swoim pożądaniom że chociaż prawdą jest, iż z początku był umiarkowany, to w miarę jak im pobłażał, zaślepiały go i przysłaniały zdrowy rozsądek i zgasiły w nim w końcu wszelkie światło mądrości danemu przez Boga, tak, iż Boga na starość opuścił. 7. Jeżeli nieopanowanie pożądania do takiego upadku doprowadziło człowieka, tak dobrze znającego przepaść między złem a dobrem, do czegoż mogą doprowadzić nas słabych? Przecież jak mówi Bóg do proroka Jonasza o mieszkańcach Niniwy, my nie odróżniamy między prawicą a lewicą, ponieważ na każdym kroku z powodu niedołęstwa poznania uważamy zło za dobro, a dobro za zło. A cóż dopiero będzie, jeżeli mroki naturalnej słabości zwiększą jeszcze nasze pożądania? Spełni się to, o czym mówi prorok Izajasz. Dotykaliśmy ścianę jak ślepi i jak bez oczu potykaliśmy się. Potykaliśmy się w południe, jak w ciemności. Mówi tu prorok o tych, co idą za swymi pożądaniami. Ten bowiem, kto zaślepiony jest pożądaniem, chociaż będzie stał w blasku prawdy, będzie widział tylko tyle, ile widziałby w mrokach. Rozdział 9. Mówi o tym, jak pożądania brudzą duszę. Na potwierdzenie przytacza porównania i dowody z Pisma Świętego. 1. Czwarta szkoda, jaką pożądania wyrządzają duszy, jest ta, że ją brudzą i plamią. Wskazuje na to eklezjastyk w słowach: Kto dotyka smoły, ten się pobrudzi. A wtedy ktoś smoły dotyka, gdy jakimś stworzeniem nasyca pożądanie woli. Godne uwagi jest to, że mędrzec porównuje stworzenia do smoły, większa bowiem zachodzi różnica pomiędzy wzniosłością duszy a tym wszystkim, co w stworzeniach jest nawet najlepsze, niż pomiędzy lśniącym diamentem lub szczerym złotem a smołą. Jak rozgrzane złoto lub gorący diament na smole brudzą się i kalają, gdyż gorąco łączy je ze smołą, także i dusza, jeśli jest rozpalona pożądaniem do jakiegoś stworzenia, żarem tego pragnienia wchłania w siebie nieczystość i brud. Większa też jest różnica pomiędzy duszą a stworzeniami materialnymi, niż pomiędzy najczystszym płynem a brudną kałużą jeżeli czysty płyn wlany w kałuże musi się zbrudzić, to również i dusza brudzi się przez przywiązanie do stworzeń, gdyż czyni się do nich podobną. Wreszcie, jak najpiękniejsze i najdoskonalsze oblicze można zeszpecić, brudząc je sadzą, tak również i dusze, będącą najpiękniejszym i najdoskonalszym obrazem Boga, szpecą i brudzą nieuporządkowane przywiązania. 2. Prorok Jeremiasz, płacząc nad szkodą i obrzydliwością, jaką sprawiają w duszy nieuporządkowane pożądania, podkreśla najpierw piękność duszy, a potem jej brzydotę, mówiąc: Włosy jej, to jest duszy, bielsze od śniegu, jaśniejsze od mleka, bardziej rumiane niż stara kość słoniowa, piękniejsze niż szafir. Oblicze ich zczerniało bardziej niż węgiel i nie poznano ich na ulicach przez włosy rozumie się tutaj uczucia i myśli duszy które uporządkowane i skierowane do tego do czego Bóg je skierował to jest do Niego samego stają się bielsze niż śnieg jaśniejsze niż mleko bardziej rumiane niż kość słoniowa i piękniejsze niż szafir przez te cztery rzeczy rozumie się wszelką piękność i wzniosłość stworzeń materialnych, ponad którymi jest dusza i jej władze określone tu wyrazem nazaryjczycy albo włosy. Jeżeli nazaryjczycy będą nieuporządkowani i skierowani do tego, do czego Bóg ich nie przeznaczył to jest do używania stworzeń oblicze ich, jak mówi Jeremiasz będzie czarniejsze od węgla. Całe to zło i spustoszenie w piękności duszy sprawiają nieuporządkowane pożądania rzeczy tego świata. Gdybyśmy chcieli ten brzydki i brudny obraz duszy, jakim mogą utworzyć pożądania, zestawić z czym innym, nie znaleźlibyśmy rzeczy tak plugawej i pełnej robactwa, trupiej odrazy czy innych nieczystości i obrzydliwości, Jakie w tym życiu można spotkać czy sobie wyobrazić, do której moglibyśmy go przyrównać? Bo chociaż jest prawdą, że nawet dusza nieuporządkowana pozostaje co do swego bytu naturalnego tak doskonałą, jak ją Bóg stworzył, to jednak jako istota rozumna jest wtedy zeszpecona, odrażająca, brudna i zaciemniona tym całym złem, które tu opisuję. I jeszcze więcej ponadto? Bowiem jedno tylko nieuporządkowane pożądanie, choćby nie było grzechem ciężkim wystarczy, jak to później objaśnimy, by skrępować duszę i uczynić ją tak brudną i brzydką, że w żaden sposób nie będzie mogła dojść do zjednoczenia z Bogiem, dopóki się z tego pożądania nie oczyści. Jakaż wtedy musi być obrzydliwość duszy? która we wszystkich swych namiętnościach i pożądaniach jest nieposkromiona i na ich łup wydana. Jakże daleka jest od Boga i od Jego czystości. 4. Nie można wyrazić słowami, ani pojąć umysłem wszystkich rodzajów brudu, jakie różne pożądania wnoszą w duszę. Gdyby to można było uczynić, Byłoby rzeczą zdumiewającą i godną litości ujrzeć jak każde pożądanie, odpowiednio do swej wielkości i większego lub mniejszego natężenia, czyni na duszy skazy oraz zbiorowiska brudu i ohydy. Jak bowiem dusza człowieka sprawiedliwego w jednej tylko doskonałości, którą jest prawość duszy, posiada niezliczone najbogatsze dary i wiele najpiękniejszych cnót, a każda odmienna i pełna wdzięku, według wielkości i różnorodności uniesień miłości ku Bogu. Tak przeciwnie, dusza nieuporządkowana posiada w sobie, według rodzaju pożądań stworzeń, wiele wszelkiej nędzy, brudów i nieczystości, którymi ją oszpecają wspomniane pożądania. Ta różnorodność pożądań jasno jest wyrażona u Ezechiela, gdzie jest opisane, że Bóg ukazał temu prorokowi, namalowane wokół na zewnętrznych ścianach świątyni wszelkie rodzaje pełzających po ziemi płazów i wszelką obrzydliwość zwierząt nieczystych. Wówczas powiedział Bóg do Ezechiela: Czy widziałeś, synu człowieczy? Jakie oni czynią obrzydliwości, każdy w skrytości swej izdebki? A gdy prorok wszedł na rozkaz Pański głębiej do świątyni, mówi, iż ujrzał tam większe obrzydliwości, a mianowicie kobiety siedzące i płaczące nad Bożkiem Miłości Adonisem. A gdy na rozkaz Boga wszedł jeszcze głębiej, mówi, że ujrzał tam jeszcze większe obrzydliwości, to jest 25 starców Obróconych plecami do świątyni. 6. Te różne płazy i nieczyste stworzenia, namalowane w pierwszym pomieszczeniu świątyni, to obraz myśli i pojęć, które rozum zwraca ku niskim rzeczom ziemskim i ku wszystkim stworzeniom, które takie jak są, odbijają się w świątyni duszy, gdy ona nimi zajmuje swój rozum, będący jakby pierwszym pomieszczeniem duszy. Kobiety w głębi świątyni, płaczące w drugim pomieszczeniu nad Adonisem, są obrazem pożądań drugiej władzy duszy, to jest woli. Pożądania te płaczą niejako, pożądają tego, do czego skłania się uczuciowo wola, to jest do tych płazów odmalowanych w rozumie. Mężowie wreszcie, którzy byli w trzecim pomieszczeniu świątyni, to wyobrażenia i kształty stworzeń. Przechowuje je i strzeże trzecia władza duszy pamięć. Owe kształty i wyobrażenia jak powiedziano, zwrócone są plecami do świątyni, ponieważ można powiedzieć, że gdy dusza swymi trzema władzami zwraca się kompletnie i całkowicie do jakiegoś stworzenia, jest odwrócona plecami do świątyni Boga. To jest do zdrowego rozumu duszy, który nie znosi w sobie rzeczy stworzonej. 7. Dla ogólnego zrozumienia tego strasznego nieładu duszy w jej pożądaniach, obecnie wystarczy to, co już powiedzieliśmy. Gdybyśmy bowiem chcieli zastanawiać się kolejno nad tą brzydotą najmniejszą, którą sprawiają rozliczne niedoskonałości następnie nad tą o wiele większą którą sprawiają grzechy powszednie w końcu nad tą największą i całkowitą brzydotą duszy spowodowaną przez grzechy ciężkie oraz nad wszystkimi objawami i stopniami tej potrójnej brzydoty nie skończylibyśmy nigdy nawet umysłu anielskiego nie starczy by to pojąć chcę tu jedynie podkreślić zgodnie z moim założeniem że wszelkie pożądanie, choćby było najmniejszą niedoskonałością, plami i brudzi duszę.